Digital, karaoke, AV, amplifier, AF 130, 130, AV 130, ma wysokie, nie, tylko jedną regulację tonę, czyli to jest bas i sopran razem, echo, dwa wejścia mikrofonowe, treble, bas, regulacja, a to M-tone to nawet nie wiem do czego to służy, AC3, tuner, CD, selektor wejść, balans, no i wzmocnienie. I zaraz będziemy to otwierać. Kurwa, kolejna China. Ja. To jest wzmacniacz, to? No, wzmacniacz. Bez komentarza. Ale przynajmniej wejścia. Oczywiście wejścia mikrofonowe. Co on tu ma? Wejścia mikrofon tutaj bezpośrednio na pokrętło. Też niekoncentryczny, nic koncentrycznym przewodem, ale przynajmniej ma bezpieczniki. Zalutowane to zalutowane, ale ma bezpieczniki. Wejścia z tyłu prosto w płytę, no to już się chwali, nie się chwali. No właśnie chwali, no. Przedwzmacniacze, zaraz zobaczymy, na czym te przedwzmacniacze są zrobione dokładnie. Co to jest? Kurczę, nie widać. Moment. Są to CD3699. No i co tu dalej? Wszystko pięknie, ładnie, ale transformator, ile to może mieć mocy? 10 W? Dwa razy? AC3. Ciekawe, jak to jest włączane, że 3 plus 2 fronty, nie? Wejścia. Mamy raz, dwa, trzy, cztery kanały, pięć kanałów, czyli 5-1, nie? Ale jak? Zobaczcie, jak fajnie wypieprzyło tranzystor. Jak? To może mieć trzy wejścia, jak są dwie końcówki. Trzy wyjścia, znaczy. A, wiem jak. Przez rezystory puszczone od tych. Nie wiesz, że takim transformatorkiem o tako zrobić końcówkę? Tak wywalić tranzystor? Bezpieczniki całe? Całe. Przynajmniej ma bezpieczniki, tylko co z tych bezpieczników, jak w ten sposób tranzystor się pali. Szkoda, że nie ma tych bezpieczników tutaj przy gnieździe wyjścia. Zrobimy tak. Wymienię te tranzystory. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, cztery tranzystory. Jeśli odpali, bo tu nawet nie ma żadnej regulacji prądów. Nic nie ma. Nic nie ma. Ciekawe, czy to czasem w klasie D nie pracuje. Trzeba zobaczyć, co to za stolaki dokładnie. Co oni tu napisali na wyjściu? Ile wejść? 3 ampery? Tu sporo. Co, na wyjściu nie ma nic, żadnych danych. Nic, kompletnie. Jeśli wymienię ten tranzystor, te przynajmniej sprawdzimy, czy ten drugi kanał w ogóle zatrybi. Co mamy na wyjściu miernikiem, najpierw trzeba sprawdzić pod obciążeniem, bo głośnika szkoda podłączać. Jeśli tranzystor jest spalony, może iść prąd stały na głośnik, nie? No, zerknę, wylutuję te bezpieczniki przede wszystkim i podstawimy żarówki zamiast te bezpieczniki. W razie czego żarówka się zaświeci.
Jeśli zadziała po wymianie tranzystorów, to nic więcej nie robię, a jeśli nie zadziała, no to sorry, no. To odsyłam tak jak jest. No wiecie co wam powiem, to są same tranzystory NPN C3852, czyli 2SC3852 o mocy dopuszczalnej strat 25 W, czyli no będzie 10 W na każdy tranzystor, gdzieś około no, 10-15 W ma ten wzmacniacz mocy. Tak jak myślałem, sądząc po transformatorku. I co? Same NPN-y. Szkoda, że nie ma do tego instrukcji, no. 2007 rok, 08 HVA 150. Zaraz będziemy szukać HVA 150. No i z tego, co tutaj wyczytałem, jest to wzmacniacz cyfrowy, digital. Cztery kanały na czterech oddzielnych tranzystorach. Zobaczcie, jeden tranzystorek NPN zasila jeden kanał. I tak jak tutaj już się dopatrzyłem, z każdego tranzystora idzie... Nie z każdego tranzystora, to idzie tylko przez rezystory. Czyli jednym słowem dwa tranzystory pracuje jako jeden... Nie no, to dwukanałowy wzmacniacz. Co oni tutaj za bzdury opisują, kurczę. Dobra, szukam dalej. Dobra, wymieniłem dwa tranzystorki. Zaraz będziemy testować ten sprzęcior. Nie wiem, widać? Widać. Dwa, jeden kanał. Dobra. Było coś w kolumnie? Nie, nie. Raz. O, nawet echo działa. Raz, jeden, dwa, jeden, raz, jeden, dwa, ale szału to nie ma. Raz, dwa, jeden, dwa, raz, dwa, pas centralny nie działa na mikrofon. Raz, dwa, zaraz zobaczymy, co jest na wejście. Dobra, teraz drugi kanał. Kurde. No właśnie, co tu cię boli? Coś tutaj przeszkadza. Dobra, siedzi. Drugi kanał. To jest dwukanałowa końcówka, nie tam żadne 5.1 czy tam 3 AC3. Drugi kanał. Raz, też gra. Dobra. Raz, dwa. Raz, jeden, dwa. Raz, 10 watów, kto to ma? Zobaczymy jeszcze raz ten kanał, czy nie jest czasem cichszy. Raz, 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 nie jest cichszy. Dwa równo grają. Raz, 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 dwa, jeden, dwa, jeden, jeden, dwa. Raz, jeden, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa. Dobra, wejście na... z radia, zaraz weźmiemy sobie z radia kabel. No wyjłaś. Od wzmacniacza puścimy sobie sygnał na wejście tuner. Na wejście tuner. Tuner. Szacunek dla innych państw, przede wszystkim to były debaty. Kurde, ty to głośno gra. To jest końcówka w klasie D. Tak, o debacie w Parlamencie Europejskim minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Trochę jest burk na mikrofonowym tym. Teraz. Jak weźmiesz do końca? Raz, dwa. ...kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski. Panie premierze, przekazuję głos.
Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za obecność. Jest ta regulacja, ale bardzo znikoma. Reszty kierownictwa nie ma z nami, bo ciężko pracuje, tylko minister Lewandowski się leni i miał czas, żeby przyjść dzisiaj na konferencję. Ja chciałem w skrócie... Wiecie, co wam powiem? To gra może nawet trochę głośniej niż ta końcówka 500. Poddać to ocenie publicznej. Te informacje zresztą są dostępne. Same tranzystorki NPN w klasie D. Czyli cyfrowo. Kończąca różne obowiązki, pani minister. Zaraz rozwali mi tam to kolumnę. Dziękuję bardzo. Pani minister, chce znowu porozmawiać. Zaraz puścimy jakoś inne radio. Urzędnik łączący funkcję skarbnika miasta i była związana m.in. z brakiem zaświadczeń lekarskich i psychologicznych. Rzecznik KRS-u sędzia Waldemar Żurek tłumaczy, że ponowne rozpatrzenie wniosków związane jest z nowymi okolicznościami. Jak dodaje, wielu asesorów chciało złożyć wszystkie dokumenty. AC3. Czemu jednego z asesorów? Złożyć świadczenia do Krajowej Szkoły Sądownictwa. Dobra, weźmy jeszcze ten. Jeszcze wejście... CD, sprawdźmy. Ta płytka jeszcze nie jest przykręcona, więc czekajcie. Nie jest przykręcona płytka, to muszę dwoma rękoma tutaj ją przytrzymać, żeby... No dobra, wejście CD. Blokowała kandydatur, powiedział, że absolutnie nie. Z ponownego rozpatrywania sprawy zadowolone jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Minister Patryk Jaki powiedział wczoraj, że postępowanie KRS-u jest dowodem na to, że konieczna jest reforma. Dwa razy 10 ma! Dwa razy 15 watów. ...demonta i jego współpracowników, pięciu katalońskich polityków, uciekło z Hiszpanii i przebywa obecnie w Brukseli. Władze w Madrycie wydały za nimi euro. Dobra, wyłączam sprzęt, skręcam. Sprzęcik zrobiony. Kolejna China. Już nawet nie będę robił efektu końcowego, nie ma czasu na takie bzdury. Tranzystorki w T2 zostały wymienione. Działają. Pozdrawiam. Made in China. Kolejny. No, może nawet mniej bzdurny niż końcówka, niż ta końcówka. O tak. SPL 500. O, a w następnym odcinku jest fajna końcóweczka. Regent. Wermony i będziemy odnawiać tamtego, tego regenta całego. Cały mikser, wszystkie potencjometry do wymiany, wszystko do odnowienia.